Do Symferopola powrócił dzień powszedni, a wraz z nim otrzeźwienie. Na opustoszałym placu przed siedzibą rządu pomnik Lenina przypomina o czasach, kiedy Krym należał do Związku Radzieckiego. Ręką wskazuje kierunek działania, ale co doradziłby dziś? Rzymski rząd czeka żmudna praca w procesie odłączania się od Ukrainy. Ponad 100 sanatoriów, kolej państwowa i naturalnie systemy energetyczne. Szczególnie problem dostawy energii jest w centrum naszej uwagi. Dotychczas na Krymie produkowane były niewielkie ilości energii. Gospodarcza niezawisłość od Ukrainy to proces, którego nie da się przeprowadzić w ciągu jednej nocy, zaś przyłączenie się do rosyjskiej sieci energetycznej wymaga olbrzymich nakładów finansowych. Eksperci szacują, że będzie to w sumie kosztować ponad 200 milionów euro. W nadchodzących latach planujemy budowę siłowni gazowych i parowych. Pozwolą one rozwiązać na Krymie problem dostawy energii. Będziemy w stanie nawet eksportować prąd za granicę. Na razie mieszkańcy Krymu muszą oszczędzać prąd. Obawiając się przerw w dostawach z Ukrainy, rząd krymski planuje ograniczenia w korzystaniu z energii elektrycznej.